Dzisiaj w porównaniu stary, nowy, najnowszy Citroen C4 kontra C4 Cactus. Ten nowy to jest model, który zaczął nam się wynajmować w CarSmile, mimo tego, że nie mieliśmy na stronie. Dzisiaj na stronie go mamy. Link do oferty w opisie filmu. Serdecznie zapraszam na porównanie. Najpierw nazywał się po prostu Cactus. Potem po liftingu zniknęły te wielkie air bumpy. Przy okazji zobaczcie, jak jest porysowany, to jest nasz używany samochód, który wrócił z najmu. Dokładnie w tych miejscach, gdzie one były. I producent nazwał go jako C4. Ale tak naprawdę zawsze był modelem, który powstał na płycie podłogowej segmentu B, no był troszeczkę niżej. Dzisiaj, jak się spojrzy na cennik, bo on ciągle wisi w cenniku Citroena, to porównywalne wersje, tam są różnice paru koni, tak naprawdę kosztują bardzo, bardzo zbliżone pieniądze do tego samochodu. A ten samochód w dalszym ciągu ma takie air bumpy, które tak naprawdę są interpretacją tych wielkich starych, ma bardzo podobny przód do tej wersji poliftingowej, ale wyraźnie urósł. Tak naprawdę jego wymiary w tej chwili, zarówno jeśli chodzi o długość, wysokość, szerokość i przede wszystkim rozstaw osi, to jest typowy kompakt. A dzięki temu, że podniesiono jego prześwit, stał się crossoverem, bo tak trzeba go nazwać, jest to tylko i wyłącznie napęd na przednią oś. Pokażę Wam teraz, jak zwiększył się bagażnik. Spójrzmy jeszcze na chwilę na tył, skoro tu jesteśmy. Wielki znaczek Citroena trochę próbuje ukryć taką lekką tandetność tego samochodu z tyłu, ale nie ma się to czepiać. Zobaczcie, jak wygląda kufer. 338 litrów z półką po rozłożeniu kanapy, około 1100 z hakiem. Jest on dosyć sporej wielkości, no ale ten próg załadunku jest wysoko. Tutaj też trzeba się przebić przez taki próg, jak coś się wkłada. Do tego tutaj się brudzi. No tak nie do końca. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda w nowym. Nowa C4, no widać, że jest dużo bardziej dojrzałym samochodem, wystarczy spojrzeć na te lampy, jak tu jest nakombinowane, ale wszystko wygląda całkiem ładnie. Spoiler, który nam dzieli szybę, tak jak kiedyś w Hondach, a może i dalej w Hondach. Znaczek zdecydowanie mniejszy. I kufer. 380 litrów, czyli jak na auto kompaktowe, na crossovera całkiem przyzwoicie. Po złożeniu kanapy około 100 litrów więcej niż tam. Podwójna podłoga bagażnika, no ale ten próg jest na takiej wysokości. To wykończenie już jest takie typowe dla samochodów klasy kompaktowej. Robi to zdecydowanie dużo, dużo lepsze wrażenie niż tam. Robi to zdecydowanie lepsze wrażenie niż tam, ale myślę, że tak naprawdę to trzeba zobaczyć kokpit, usiąść tam, poczuć najpierw ten stary samochód, potem ten nowy, bo przypuszczam, że tam będą największe różnice. Zaczynamy od C4 Cactusa. Tutaj zawsze znaczenie miały te takie drobne elementy, czyli na przykład to, że zamykanie drzwi jest takimi oto tutaj pięknymi. Jak to się nazywa? Paskami. Paskami! Właśnie, pięknymi paskami, dziękuję. A sam środek też. Jak go zaprezentowano, był mega futurystyczny. Tutaj wersja po liftingu, która tak naprawdę, jeśli chodzi o środek, niewiele się różni od tej przedliftingowej. Usiądźmy sobie, pokażę Wam jeszcze fotele. One się co prawda trochę pobrudziły, tak to jest z samochodami, które wracają z najmu i białą tapicerką, no ale są też jedyne w swoim rodzaju, no bo takie prostokąty to dawno, dawno, dawno temu w motoryzacji były, ale od dawnego czasu już ich nie ma. Zobaczmy, jak to tutaj wszystko wygląda, przekręćmy sobie stacyjkę. No tak, te zegary, które tutaj wystają przed kierowcą, ten tablet, który jest tutaj tak dołożony. Sterowanie klimatyzacją z pozycji tabletu, czyli komputera pokładowego, to nie jest dobry pomysł, a właśnie w tym samochodzie tak jest. Tutaj taki nieco zawalony, ale specyficzny schowek. Na pewno nie można temu autu odmówić uroku, bo zdecydowanie go ma. Myślę, że troszkę można by się doczepić do materiałów wykończeniowych, zwłaszcza do tego plastiku, który jest tutaj i na drzwiach, bo on nie jest najwyższych lotów. Ale ten samochód się bardzo nie starzeje. On bardzo fajnie wygląda mimo upływu czasu. No tutaj
pokażę Wam lewarek automatycznej skrzyni biegów z tego prostego powodu, że tam już w tym nowym lewarka nie ma. Tutaj mamy jedno gniazdo USB jeszcze starego typu i takie trochę asymetryczne, bo ten jest mniejszy, ten jest większy, nawiewy, a to z tego prostego powodu, że tutaj pasażer nie ma nawiewu, bo jest schowek, a kierowca ma z tej oto strony. Dobra, idziemy do nowego, bo tak naprawdę jestem strasznie ciekaw, jak tam ten samochód wygląda. A teraz wnętrze nowej C4. Tutaj już mamy klasyczne zamykanie w ten oto sposób, ale taki element designerski, trzeba powiedzieć, pozostał. Zobaczcie, jak wygląda środek. W sumie jest nawiązanie do tamtego samochodu przez jakby tutaj tą kierownicę, przez to, jak to zostało umieszczone. Fotele znowu są takie dosyć specyficzne. Tak wygląda ekran przed kierowcą. Jest taki bardzo, bardzo specyficzny. No a tutaj 10-calowy ekran komputera pokładowego, wyraźnie większy niż tam. Ale bardzo fajną rzeczą jest to, że mamy tutaj szybki dostęp do pewnych funkcji, na przykład do ustawień samochodu. I tu szybciutko można sobie wyłączyć coś, czego nie powinniśmy robić, nie to, tylko tutaj to, start and stop. Czasem pamiętam w Citroenach było tak, że trzeba się było przez ileś tam różnych opcji przemielić w tym komputerze, żeby sobie ten system wyłączyć, bo tu już dawno nie ma przycisków. A tutaj jest bardzo łatwo to zrobione i fajnie. Do tego zobaczcie, mamy klasyczną klimatyzację, właściwie sterowanie. Takie, jakiego tam w kaktusie nie było i to jest naprawdę super rozwiązanie. Tutaj oczywiście indukcyjna ładowarka, dwa USB, ale już nowego typu. I to, co lubię, czyli gałeczka do podkręcania sobie głośności radia. Nie wiem, czemu akurat po stronie pasażera, czy to pasażer będzie tutaj zmieniał. Idźmy dalej. No takie niezbyt praktyczne materiały tutaj, no bo takie piano to się szybko czarny brudzi i niszczy. Ale zobaczcie, jak wygląda zmiana biegu w tym aucie. Tu już jest takie oto urządzenie. P się naciska z palca. Tu już nie ma miękkiej gry. Tryby jazdy można sobie wybierać. Z ciekawostek normalne nawiewy. I kierowca, i pasażer ma. Tu już nie było kombinowane z tym schowkiem. Schowek jest klasyczny tutaj. Ale mamy też tutaj takie coś, czyli miejsce, gdzie możemy sobie położyć tablet. I nasz pasażer będzie podczas jazdy oglądał sobie jakieś rzeczy. Mam nadzieję, że to nie będzie nas dekoncentrowało. I schowek, który jest pod spodem, który mimo tego, że takie rozwiązanie się tu znalazło, jest klasyczny, zwykły. Materiały wyraźnie lepsze niż w tamtym samochodzie. No to jeszcze nie jest jakiś poziom premium, no bo te plasticzki są takie raczej twardawe. Ale czuć bardzo, bardzo duży progres w stosunku do kaktusa. Zobaczmy teraz w kaktusie, jak ile jest miejsca z tyłu, a potem zobaczymy sobie tutaj w C4. Jakby to ładnie powiedzieć, nie wystarczy samochodu nazwać C4, żeby nagle stał się kompaktowy. Zasiądźmy na tylnej kanapie kaktusa. No, jak się zamknie drzwi, to tutaj pupę mam nieco powyżej wysokości siedzenia, chyba że tak się tutaj rozkraczę, to wtedy mogę sobie usiąść. Dotykam głową dachu, mimo tego, że tu nie ma panoramicznego dachu, więc no, tu jest mało miejsca. Poza tym zobaczcie, jak te szyby się otwierają. Tu nie ma klasycznych szyb, tu są szyby jak w jakimś Seicento, uchylane tylko z tyłu, czy nawet w małym Fiacie chyba tak było, z tego co pamiętam. Więc tak, no nie jest to samochód kompaktowy. Sprawdźmy, czy nowa C4 jest takim autem. No i tu wyraźnie czuć. 2300 mm z hakiem, tam 2100 rozstawu osi robi robotę. Ale to, co mi się podoba na wstępie, to fakt, że mam tutaj normalnie otwierane szyby. Usiądźmy sobie w nowej C4. Fotel oczywiście ustawiony pode mnie, czyli 185 cm. Tutaj takie wcięcia w fotelu, ale idealnie moje kolana się mieszczą. No, trochę ten opadający dach, dzięki któremu ten samochód wygląda jak kupę, sprawia, że nad głową nie jest rewelacyjnie dużo miejsca, ale i tak lepiej niż w tamtym samochodzie. Także C4 jest kompaktem i to jest fajne. W używanym C4 kaktusie mamy PureTech'a 3-cylindrowy silnik, ale ten sam motor możemy mieć tam. W tym aucie, którym dzisiaj będę jeździł, mamy diesla 1.5. Diesle 1.5 również były w tym samochodzie. Trochę różnią się mocami, ale generalnie to świadczy również o tym, że te auta są
podobnie pozycjonowane przez Citroena na rynku. Największą różnicą w stosunku nowy-stary jest to, że tu możecie mieć wersję elektryczną i ją również mamy w ofercie. Postaram się w przyszłości również przetestować. To, co lubię, czyli automatyczna skrzynia biegów. Nie trzeba będzie tutaj machać wajchą. I jedziemy. C4 Cactus, wersja poliftingowa. Samochód używany, który wrócił z wynajmu. Ma 42,5 tysiąca przebiegu i to również może mieć znaczenie. Pamiętam, że jeździłem takimi Cactusami, jak były nowe, jak się pojawiły po raz pierwszy tymi wersjami przedliftingowymi. No i tak powiem wam szczerze, że tak jak ten samochód mi się podobał wtedy z zewnątrz, w środku wydawało mi się genialny, to no jazda była taka sobie. Teraz jedziemy tą naszą drogą, na której dość często nagrywamy. Ona ma takie, nawet nie po zimie, ale ma takie łaty tutaj różne. No i już słyszę to, co mi zawsze najbardziej w tym aucie przeszkadzało, czyli to, że to zawieszenie jest takie proste, wyciszenie jest nie za bardzo, no i to wszystko powoduje, że bardzo słychać te dziury. Bardzo czuć, że nie jesteśmy w samochodzie kompaktowym, tylko w takim segmencie B+, powiedzmy. Do tego ta widoczność tutaj nie jest idealna. Słupki są dosyć duże, słupki A, ale pozycja jest taka fajna, dosyć wysoka. Dobrze widać te zegary, mimo tego, że one są takie nowoczesno-stare. Tak trudno określić tak naprawdę, o co tutaj chodziło. Mi trochę przywodzą na myśl lata 80., 90., wtedy rzeczywiście takie zegary były modne, zwłaszcza w Japonii można sobie było zamawiać różne samochody w wersjach właśnie z elektronicznymi zegarami, to było genialne. Sam mam różne stare japońskie samochody i one były w takich wersjach, a moje oczywiście nie są i bardzo bym chciał, żeby mieć takie wyświetlacze. No to, co już wspomniałem na postoju, czyli to, że regulujemy sobie temperaturę tutaj, no jest naprawdę poronionym pomysłem, bo to zawsze trzeba odrywać wzrok od jezdni dużo bardziej niż jakby to były zwykłe, klasyczne pokrętła, które nawet można sobie wymacać. No a poza tym wiadomo, no to też jest nawigacja i różne inne rzeczy. Jest to dosyć małe, ale myślę, że do tego mógłbym się przyzwyczaić. Ten samochód się zestarzał, ale nie aż tak bardzo, żeby go jakoś tutaj negować. No i kolejna rzecz, mamy tutaj co prawda silnik trzycylindrowy, więc wiadomo, że on nie pracuje tak jak jednostki czterocylindrowe, nie mówiąc o 6 i więcej. Ale chyba wyciszenie jest takie sobie, bo już jak dodałem gazu, mocno go było słychać. Wyraźnie też słychać tutaj szum od uszczelek. To są wszystkie te elementy, które sprawiają, że no, widząc ten znaczek z tyłu C4, czuję, że minimalnie ktoś mnie tutaj próbuje wpuścić w malinę. Ale jako całokształt ten samochód w dalszym ciągu jest fajny. Dobrze wpisuje się tutaj w ten nasz warszawski ruch. Nie można go ocenić źle. Ale tak naprawdę wiadomo, że lepsze jest wrogiem dobrego, więc teraz przejedźmy się tym drugim i zobaczmy, gdzie producent z Francji poczynił postępy. Selektor wyboru kierunku jazdy, bo tak to chyba trzeba nazwać. Nie ma już klasycznej wajchy, ale to działa dobrze, jest w fajnym miejscu. Jedyne co, to trzeba trochę dłużej przytrzymać, aczkolwiek jak się samochód wyłączy, to nie trzeba naciskać P, bo on automatycznie wtedy wchodzi sobie w parking i można go spokojnie wyłączyć. Coś mi tutaj hałasuje z tej strony, chyba jakiś pas albo coś. Ale generalnie, zobaczcie, jedziemy tą samą dziurawą drogą i ta akustyka i to, co się dzieje z samochodem, jest zupełnie inne. Ten samochód się dużo, dużo lepiej zachowuje, jest takim dużo dojrzalszym samochodem. Wyraźnie czuć, że jesteśmy segment wyżej, mimo takiej samej nazwy. C to jest tak naprawdę ten samochód. Tamten był zdecydowanie B. Oczywiście mamy tutaj najwyższą specyfikację, która ma coś takiego jak takie amortyzatory, które Citroen określa jako pewnego rodzaju kontynuację hydropneumatyki. No oczywiście jest to marketingowy bełkot, bo to z hydropneumatyką nie ma nic wspólnego, ale one potrafią sobie nieco tutaj drogi odwzorowywać i zdecydowanie ten samochód jest bardzo komfortowy. No oczywiście minusem takiej sytuacji jest to, że
dosyć mocno nim buja, ale jest to wygodny francuski samochód. Myślę, że ktoś, kto kupuje sobie, wynajmuje takie auto, no to właśnie takiego czegoś oczekuje, tak? Tego, żeby to taka jazda na poduszkach, tak się kiedyś o DS-ach mówiło, była jak najbardziej odczuwalna tutaj. Tym bardziej, że te fotele są takie dosyć sztywne, więc generalnie duża robota jest tutaj ze strony zawieszenia, a tutaj w tym konkretnym egzemplarzu tej najwyższej specyfikacji mamy dosyć wysokie felgi, tego profilu opony jest niewiele. Także naprawdę, jeśli chodzi o komfort jazdy, ten samochód jest bardzo, bardzo fajny. Mam wrażenie, że jest troszeczkę lepsza widoczność niż w Kaktusie, mimo tego, że te słupki ze względów bezpieczeństwa i testów zderzeniowych dalej są ogromne. Aczkolwiek jak mam tak nisko fotel, no to dam sobie go troszeczkę wyżej teraz. Nie mam takiego odczucia, że ja jadę jakimś dużym SUV-em. No raczej jestem na wysokości tej Meganki, która tutaj jedzie obok nas. No, może minimalnie wyżej niż pan taksówkarz, ale jestem gdzieś pomiędzy tymi wielgachnymi SUV-ami, a takim zwykłym samochodem kompaktowym. Rzeczywiście często spotyka się takie rozważania, jak się czyta o tym samochodzie, że no, czy oni zrobili auto kompaktowe, czy oni zrobili SUV-a, crossovera. No, w sumie w nazwie crossover to się zawiera, tak? To, że gdzieś jesteśmy między różnymi rodzajami samochodów, no bo jest to zdecydowanie klasa kompaktowa. I teraz pomyka sobie przed nami tutaj C4 Picasso, czyli taki samochód typowo rodzinny. No tutaj jesteśmy takim samochodem kompaktowym, więc on jest rodzinny, ale to jest raczej taka rodzina 2 plus 2. Pod maską tej konkretnie wersji, którą jedziemy, mamy silnik 1.5 HDI o mocy 130 koni, on ma 300 niutków. To setki 9,5 sekundy, także bardzo przyzwoicie. Do tego według producenta spalanie takie około 5, poniżej 5, w zależności od trybu. I rzeczywiście tym autem da się jeździć tak, że on będzie właśnie palił, zwłaszcza w takich trasach jakichś luźniejszych, spokojnie można da się nim jeździć tak, że pali poniżej 5, więc naprawdę jest mega oszczędnym autem. Konkretnie taka wersja, jaką jedziemy z tym silnikiem, przy 36 miesiącach wynajmu bez wpłaty własnej z pełnym pakietem, czyli my płacimy wszystko, wy tylko za płyn do spryskiwaczy i olej napędowy, kosztuje 2116 z tego co pamiętam netto, a ten samochód w wersji podstawowej z 130-konnym silnikiem 1.2 piórtek zaczyna się od 1600 zł netto z hakiem właśnie przy takich samych założeniach. Więc tak naprawdę są to dobre pieniądze i już to odczuwamy. Pierwsze samochody nam się wynajęły, tak jak mówiłem, już wtedy, kiedy się pojawiły sprzedaży, a my nawet nie mieliśmy ich na stronie, już ludzie pytali. Myślę, że tutaj zdecydowanie wygląd zewnętrzny tego auta robi robotę i to on głównie sprzedaje ten samochód, ale w środku, zwłaszcza kiedy porównuje się to właśnie z tym poprzednikiem, okazuje się, że mamy już taki pełnoprawny samochód kompaktowy, czego tam, głównie przez to, że z tyłu było za mało miejsca, no nie do końca dostawaliśmy. Co tam, szczególnie dlatego, że z tyłu było za mało miejsca, nie do końca dostawaliśmy. Do tego tutaj zdecydowanie ta jazda, cisza, która tutaj panuje, jest taka na poziomie współczesnych samochodów kompaktowych. Tego w Kaktusie zdecydowanie brakowało. To naprawdę Citroen, dobra robota.